Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Red Hat. Dzisiaj trzymam w dłoniach masę różnych paczek, różne kolory, różne rozmiary. To oznacza jedno, dzisiaj przyszedł czas na haul z Vinted. Także jeżeli Was ciekawi, co ostatnio polowałam na Vinted, to zapraszam do oglądania dalej tego filmu. Zaczynamy! Wszystkie paczki otwarte, część rzeczy wymagała bardzo pilnego przeprasowania, także od razu się tym zajęłam. Natomiast zanim przejdziemy do tych ciuszków, które zamówiłam ostatnio, chciałabym Wam pokazać sukienkę o kroju marynarki, którą kupiłam już jakiś czas temu. Nie miałam okazji jej pokazać Wam wcześniej, ponieważ akurat wtedy nie zamawiałam nic więcej, niczego więcej nie potrzebowałam. A ta sukienka o kroju marynarki była jednym z moich modowych marzeń. W końcu ją znalazłam na Vinted. Nigdzie jej wcześniej nie było. Szukałam wszędzie. Na Allegro, na Vinted, na Elixie. Nikt jej nigdzie nie wystawiał. W końcu ktoś ją wystawił na Vinted w rozmiarze M, czyli w moim rozmiarze, za 80 kilka złotych plus wysyłka. Już nie pamiętam dokładnie, ile kosztowała, ale nie była zbyt droga w porównaniu z jej oryginalną ceną. Ponieważ ta sukienka, kiedy była w Zarze, była bardzo droga i bardzo szybko się wyprzedała, nie załapałam się na nią, w końcu ją dorwałam, słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, dosyć duże klapy, fantastyczny kolor kamel, duży pas w talii, który podkreśla pięknie talię, jest piękna, domyślam się, że nie do końca na wiosnę i lato, raczej bym ją nosiła do rajstop, wzorzystych lub gładkich, takich cięższych butów, ale też do szpilek. Domyślam się, że na wiosnę i lato nie do końca, ale musiałam Wam ją pokazać. Dajcie znać, czy była warta czekania, czy była warta polowania. Czekam na Wasze opinie, wskakuję w nią i się Wam pokazuję. Jestem w sukience o kroju marynarki i uwielbiam ją. Znowu ją założyłam i znowu czuję się w niej jak milion dolarów. Piękna jest, to jest mój styl. Sami dobrze wiecie, że ja kocham, po prostu kocham. Mam bzika na punkcie sukienek, które właśnie krojem nawiązują do marynarek. Piękna jest, śliczna i kocham ją. Jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie, czy warta była czekania, czy warta była polowania i ogólnie tego ogólnego wzdychania, czy w sumie nic ciekawego. Ile ludzi, tyle opinii, także wszystko biorę na klatę, nie przejmujcie się, jestem po prostu bardzo ciekawa, czy Wam też się podoba ta sukienka tak samo mocno jak mi, bo ja ją uwielbiam. Szał. Teraz się przygotujcie, bo czeka Was naprawdę spora halucynacja. Gotowi? Tadam! Crop top w taki sam wzór, co moja sukienka. Kocham tę sukienkę, kocham jej wzór i kiedy zobaczyłam, że jest taki sam crop top, w zasadzie crop top w taki sam wzór, też z H&M-u, ponieważ sukienka pochodzi ze sklepu H&M i ten crop top również, kiedy go zobaczyłam na Vinted, musiałam go mieć, wiedziałam, że mi się sprawdzi, tę sukienkę noszę praktycznie codziennie, tylko do prania ją wsadzam, potem znowu w nią wskakuję, uwielbiam ją. No i ten crop top mnie naprawdę oczarował totalnie, zakochałam się, także kupiłam go. Tutaj widzicie, on ma jeszcze metkę, jest w rozmiarze S i kosztował 30 zł na Vinted. Także jestem zachwycona. Sprawdźmy tylko, co to za materiał, ale bardzo mi się podoba. Te bufiaste rękawy w ogóle, fantastyczny jest. Tylko on jest wykonany z innego materiału, bo ta sukienka jest wykonana z bawełny. Ona jest bardzo fajna, ten materiał oddycha, a tutaj mam wrażenie, że nie jest tak super. 84% wiskozy i 16% poliamidu, aha. Czyli materiał jest zupełnie inny, chociaż wzór jest ten sam. To trochę dziwne, ale spoko. Także wskakuję w ten crop top, matko, jakie rękawy bufiaste. Fantastyczne, wskakuję w niego i się Wam pokazuję. Ten crop top jest mega. Ogromnie mnie zachwycają te ogromne bufiaste rękawy i bardzo się cieszę, że nie spadają mi z ramion, bo ja mam bardzo spadziste ramiona, normalnie jak zjeżdżalnie i często tak jest, że bufiaste rękawy się z nich zsuwają,
i nie mogę nosić rzeczy z bufiastymi rękawami, chociaż bardzo je lubię. W przypadku tego crop topu tak nie jest. Pięknie leży, pięknie wygląda na biuście, no i te bufiaste rękawy. Coś wspaniałego. Czuję, że ten haul dzisiejszy będzie ekstra. Nie wiem dlaczego, ale intuicyjnie czuję, że zamówiłam naprawdę fajne rzeczy, także zobaczymy, co będzie dalej, ale ten crop top jest cudowny. U tego samego sprzedawcy kupiłam też sukienkę. Sukienkę z Top Shopu w rozmiarze 40. Wiem, że ktoś może się złapać za głowę i powiedzieć: dziewczyno, przecież ty nosisz rozmiar SM, po co wzięłaś taki duży rozmiar? To dlatego, że w Top Shopie są te rozmiary zawyżone. Mam wrażenie, że rzecz, która jest w rozmiarze 40, jest idealna i dobrze pasuje na rozmiar 38. I tak dalej, i tak dalej. Rzecz, która jest w rozmiarze 38, jest znacznie mniejsza w rzeczywistości i pasuje na mniejszą osobę niż na osobę, która nosi rozmiar 38. Wiecie, o co chodzi. Także wzięłam tę sukienkę, no zobaczymy. Najwyżej będzie za duża i po prostu pójdzie gdzieś dalej, sprzedam ją czy coś. Ale bardzo mi się spodobała, bo jest taka retro, taki klimat retro. Mamy gorsetową górę, mamy wisienki, z tyłu mamy gumkę. I też ramionczka są regulowane, super, super, i one z tyłu schodzą się w taki krzyżyk, także ekstra. Bardzo fajna sukienka, wydaje mi się, że też fajny materiał, zaraz to sprawdzimy. I tę sukienkę kupiłam u tego samego sprzedawcy co crop top i ona kosztowała 12 zł, więc się skusiłam, skoro i tak zamawiałam ten crop top, to też chciałam tę sukienkę, ale nie widzę, słuchajcie, metki ze składem, dajcie mi chwilę, czekajcie, poszukam jej. O, jest, 100% wiskoza, ekstra, wiskozowa sukieneczka za 12 zł na Vinted, no tylko na Vinted takie okazje, naprawdę, mogłabym reklamować Vinted. To nie jest żadna współpraca, żeby ktoś sobie nie myślał, nie reklamuję Vinted, po prostu szaleję za Vinted i kupuję na Vinted bardzo często ciuszki, także taka sukienka, wskakuje w nią i się Wam pokazuje. Sukienka wisienki jest przecudna, przeurocza, genialnie się w niej czuję, w ogóle rozmiar jest idealny. To jest niesłychane, że na Vinted można znaleźć takie cudne ciuszki za naprawdę nieduże pieniądze. Ta sukienka kosztowała 12 zł bodajże. Spójrzcie, jak pięknie leży. Ta gorsetowa góra pięknie wygląda na biuście, nic mi się nie wrzyna, nic mi nie wypływa, materiał mi nie odstaje, idealnie dobrany rozmiar. No i jest przeurocza, przecudna, przesłodka, ekstra jest, bardzo mi się podoba. Aż mam ochotę tańczyć w niej. Chyba idę potańczyć. Kolejna rzecz, którą sobie dzisiaj omówimy, to spódnica. Piękna, zielona, taka soczysta zieleń. Piękna, zielona spódnica, która oryginalnie pochodzi z Zary. Wzięłam ją w rozmiarze M. I zakochałam się w tej spódniczce, jak tylko ją zobaczyłam, ponieważ bardzo mi się skojarzyła z jedną ze stylizacji Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście. Jeżeli uda mi się znaleźć zdjęcie tej stylizacji, to właśnie teraz je zobaczycie. Uwielbiam Carrie Bradshaw, ostatnio wróciłam do oglądania Seksu w Wielkim Mieście. Uwielbiam ten serial i w ogóle stylizacje, outfity Carrie kocham, po prostu zwalają mnie z nóg. I jak zobaczyłam tę spódniczkę, to od razu mi się ona skojarzyła z tą bohaterką i pomyślałam, że ją kupię i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Bardzo mi się podoba, ona była dosyć droga, ponieważ ona kosztowała 50 zł. Jak na Vinted i na taką spódniczusię, to dosyć dużo, ale tak mi się skojarzyła z tą Carrie, że się zakochałam, przepadłam i musiałam ją kupić i zamówić. Tutaj mamy poliester, jeżeli chodzi o podszewkę, a z zewnątrz to wiskoza, także materiał byłby super, gdyby nie ta podszewka poliestrowa. Lipa. Wskakuję w spódniczkę i się Wam pokazuję. Carrie wjechała na salony pełną gębą. Jaki kraj, taka Carrie. Do stylu Carrie bardzo mi daleko. Nie mam przede wszystkim takich pieniędzy, żeby kupować tego typu ciuchy fantastyczne. Natomiast mówcie co chcecie, wydaje mi się, że gdyby na górze była biała koszula, to ta stylizacja bardzo by przypominała stylizację Carrie, którą Wam pokazałam. Naprawdę bardzo fajna spódniczka. No zakochałam się, słuchajcie. Nie wiem, dla kogoś może być tandetna, bo tak błyszczy, bo jest wykonana z takiego właśnie błyszczącego, śliskiego materiału, ale ona bardzo mi się podoba.
Naprawdę super jest. I wiem, że jest krótka też. Zdaję sobie sprawę, że pewnie o tym pomyślicie, ale akurat ta długość jest dla mnie do zaakceptowania, ponieważ to jest spódnica à la Kelly. I tyle. Na śmierć zapomniałam Wam wspomnieć o tym, że w jednej z paczek, które Wam pokazywałam na początku filmu, były ciuchy dla moich synków. Nie chcę, żebyście się czuli oszukani, że paczek było więcej i paczek pokazywałam więcej, a ciuchów pokazuję Wam mniej. Po prostu w jednej z paczek były ubrania dla moich synów. Zapomniałam o tym Wam wspomnieć, także teraz to nadrabiam. No i przejdźmy dalej. Kolejna rzecz to przepiękna sukienka, która oryginalnie pochodzi z Zary i mam identyczną sukienkę w kolorze czerwonym. Bardzo ją lubię nosić, bardzo mi się sprawdza. Mogliście ją nawet widzieć w jednym z filmów, bodajże to był haul z Zary. Nie wiem, czy z wyprzedaży, czy nie. Najwyżej Wam go podlinkuję tutaj na górze gdzieś. Bardzo lubię tamtą sukienkę i ta sukienka też zapowiada się cudownie, wspaniale. Ona jest wykonana w 100% z wiskozy, ma marszczoną górę. Tutaj w talii powinna przylegać, powinna być bardzo dopasowana, a na dole jest luźniejsza, materiał się na siebie nakłada, jest taka asymetryczna i ma długość midi. Jest przecudowna z tyłu, ma też takie odsłonięte plecy, bardzo mi się podoba. Ten kolor chyba jeszcze bardziej niż czerwony, ponieważ rude osoby, rudowłose osoby wyglądają super właśnie w różnego rodzaju zieleniach, w różnych odcieniach zieleni, także myślę, że w tej zieleni też będzie ekstra i będę się czuła jeszcze lepiej niż w tej czerwonej sukience. Ta sukienka jest w rozmiarze S, także mam nadzieję, że w nią wejdę, że nie przytyłam od lata zeszłego i że będzie na mnie dobra. Kosztowała 62 zł, jakoś tak, 62 zł, bo jeszcze mi pani ją obniżyła cenę tej sukienki, była droższa, ale koniec końców kosztowała 62 zł plus wysyłka. Jest w rozmiarze S i jest cudowna. Także wskakuję w nią i się Wam pokazuję. Piękna, bardzo mi się podoba. Matko, Vinted sprawia tyle radości ludziom. Nieprawdopodobne. I kolejna rzecz, która mi się niesamowicie podoba. Spójrzcie tylko na tę sukienkę, spójrzcie, jak wygląda w niej talia. Wiem, że tutaj jest sporo wolnego miejsca i sporo materiału, ale to kwestia tego, że trzeba ją lepiej zawiązać z tyłu. Teraz nie mam nikogo w domu do pomocy, także musi być tak, jak jest. Ale ta talia, słuchajcie, obłęd. Po prostu obłęd. Jestem zachwycona tą sukienką i chociaż mam taką samą czerwoną i wiedziałam, czego się spodziewać, tak i tak jestem zachwycona. Naprawdę. Na Vinted można znaleźć takie fantastyczne rzeczy w niskich cenach. To jest po prostu dla mnie niesłychane. No szał. Pięknie wygląda ta sukienka i na plecach wygląda bosko. I cudowny materiał, piękny krój, groszki, które są bardzo na czasie w tym momencie. Ja ogólnie nie lubię nosić ubrań tylko dlatego, że są modne. Zawsze stawiam na wygodę i na to, co mi się podoba. A jeżeli przy okazji ta rzecz jest modna, no to w ogóle jest szał ciał. I ta sukienka to totalny szał ciał. I ostatnia rzecz na dzisiaj to sukienka marki Laurella. I ja tę markę bardzo lubię, zwłaszcza sukienki tej marki, ponieważ są bardzo ciekawe, mają ciekawe kroje, ciekawą kolorystykę, ciekawe wzory. No i najważniejsze, są wykonane z bardzo dobrych materiałów. Ta sukienka jest wykonana w 100% z wiskozy, ma krótkie rękawki, tutaj ma gumowanie przy dekolcie, ma gumkę w talii, i na dole jest taka rozszerzana, przepiękna, przeurocza, przedziewczęca. Wzięłam ją w rozmiarze S i naprawdę wow, no, aż oniemiałam. Jest naprawdę boska i kosztowała niewiele, ponieważ ktoś ją sprzedawał za 35 zł. Także wydaje mi się, że ubiłam niezły interes, ponieważ sukienki marki Laurella są bardzo drogie. Także bardzo się cieszę, że się załapałam na tę sukienkę. Tylko mam nadzieję, że będzie dobra. Jeżeli będzie dobra, to niczego mi do szczęścia więcej nie potrzeba z ubrań. I wskoczyłam w ostatnią sukienkę i nie spodziewałam się, że będzie aż tak urocza, aż tak dziewczęca i słodka. Czuję się w niej lekko, czuję się w niej tak delikatnie. Mam ochotę wybiec na łąkę i zbierać kwiaty i je wąchać.
Serio. Zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że ta sukienka jest przaśna, że właśnie taka jest wiejska, taki wiejski klimat. Nie wiem, nie chcę nikogo obrazić, bo ja ogólnie uwielbiam wieś. Uważam, że ludzie mieszkający na wsi mają ogromne szczęście, że mają świeże powietrze chociażby i tę naturę. Dobra, odbiegam. W każdym razie sukienka jest piękna i bardzo mi się podoba. Idealnie podkreśla talię, nawet optycznie powiększa mój mały biust. Niesłychane. Cudowne jest. Śliczna, śliczna, śliczna i nie ma innego słowa, żeby ją opisać. Śliczna, ewentualnie urocza, cudna. I kochani, to na tyle. To wszystkie ciuchy, jakie ostatnio zamówiłam na Vinted. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wam się dzisiaj podobało najbardziej, a co najmniej. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń, Waszych opinii. I dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że mi dzisiaj towarzyszyliście. Ślę moc buziaczków. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.